poranek, robimy kiełbaskę na ogniu i do tego zaraz jajeczko przyjdzie i w tych oparach dymu czujemy klimat biwakowania na przyrodzie. Leśniczy nas już odwiedził, zweryfikował, że wszystko zgodnie z jego oczekiwaniami. Jedyne co, nie pozwolił nam tu wjechać, to mamy do niego lekki żal, ale następnym razem może będzie inaczej. Może trzeba tam plener pokazać, zobacz, on tam patelnię czyści. No. Cześć. Czyli trochę nie musisz tak blisko być. Pokaż panoramę, pokaż każdego. Ja mam taką kratę, tylko mi teraz się męczy na tym, taką kratę położył, stabilną. Można było i patelnię tak, nie tam jeszcze ten film korzystał, można było tajnik taki. No ale to już nie ma tyle atrakcji, tak to on sobie trzymał. Mam ten, to taki duży patelnię, to nie A ja lubię od czasu do czasu na ognisku. No na gazie to mogę sobie zawsze zrobić. Ja lubię wodę do kąpania z pieca. Jak chyba grzeje pompą, to ta woda jest na m***owa. Jak grzeje piecem, jest lepsza. Ja jak otworzę na przykład wodę, na zwykłą wodę z butelki szklanej, lepiej mi smakuje niż z plastikowej. Niby to samo, a ten. Ja też wiem, że nie ma żadnej różnicy między podgrzaniem elektrycznym a w piecu, ale dla mnie woda jest cieplejsza ta z pieca. Podgrzewana przez piec niż ta z pompy. Wczoraj było zamknięte, także idziemy obejść kościół dookoła. Później jeszcze wejdziemy do środka. Stoi on praktycznie na odludziu, ale musiał mieć ktoś wysokie dochody z wioski, żeby móc zasponsorować taki kościół na odludziu. Dużo, kilka przypór jest. Raz, mamy ile przypór? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przypór. Tu mamy zrobioną jeszcze zakrystię prawdopodobnie. Więc już przyjechał. Zakrystia. Tu była plebania kiedyś. Jakiś krzyż tam taki jest, nie? Nad tym. Ta dobudówka była później zrobiona. Tam nad dachem, widzisz? Taki jest. I tam było wejście, bo kiedyś nie było tej przybudówki. To jest, tak widać, że jest dostawione. Tu już były drzwi. I tu coś było jeszcze, zobacz. Chlewik czy coś takiego dla zwierząt pewnie. Wybiałkowane w środku. Kuźwa, ja pierdzielę, wpadł ty. Ule, Jezusicko. Ja pierdzielę. Ale zaparkował. O kuźwa. Ujeny. Gigant niesamowity. On nie znajdzie miejsca, żeby zaparkować? Nie wiedzie. Ty, ale tu jest ten. Ty, bo tu beton jest, Artur. Artur, tu jest beton, kurde. Ty siedzisz, kurde, na betonie stary. Ja pierdzie. Pokazówę zrobiłeś, ale wiesz. Zobaczyć. Dobrze, że Sławek, ty masz ten highlifta, nie? Trzeba będzie go podliftować może. Nie, wyjedzie, kurwa, w lewo, koło. Przód, tył, przód, tył. Zobacz, na zderzaku się powiesi. Nie, tam się powiesi. Na, on nie na zderzaku, on wisi na haku. No, on się powiesił tu, widzisz, na tym betonie. A idzie się przykręcony, kto go odkręci. Ja myślałem, że zjadł, i nagle kurde łup, a ja miałem chęć tu jechać. A tam były liście i tak nie było widać, tak? Bunkier. Historii nie znamy. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Tam tu byliśmy? Tak. Cały czas, ona zapisała. A, wtedy takie jeździmy, nie?
i wejść. Celownik. Zostały jakieś te? Jakaś stal? Czy tylko beton? A, to jeszcze przerwili. A jakieś drzewo urosło na tym już. No. Niesamowite, co? Że to się trzyma. On... Trzyma się jak Artura Toyota tego przepustu betonowego. On, ale ty tego nie widziałeś, ale widziałem, jak ona tam skoczyła. No, wiesz, te resory, amortyzatory, ding, jeszcze tak jakby tak dupcią, wiesz, dupcią tak, tak lewo, prawo usadziła się. Do tyłu? Tamto wisi w powietrzu prawdopodobnie, a temu nie ciągnie. No, nie ma. A to nie ma. Powoli, spokojnie. Jeszcze się zapięło. Działacie wyciągarka? Trzeba stanąć tam na awaryjkach, tu na awaryjkach. Tu trzeba pod drzewo i go kurwa ściągnąć. To jest zaryzykowane. No, no jedzie. No, a jak nie popcha, to jak? Nie jedź na razie. On się nie podciągnie. Co? Nie ma szans. Ja bym... tam z tyłu masz ten. Masz... Ale blokady nie ma. Ciągnie w ogóle? Daj jeszcze raz. Nie, tu wisi w powietrzu. Nie ciągnie w ogóle tylne koło. No bo tym nie ciągnie. Ani jedno, ani drugie nie kręci. Jakim cudem? A, ty. Ani jedno, ani drugie. Ty włączyłeś reduktor? Włącz, nie włączyłeś reduktora, bo naciągnie tylko na jedno. I tylko, i dlatego 100% idzie, 100% idzie tu. Bo nie włączył. Tak to działa? No bo mechanizm różnicowy, ten międzyosiowy musi włączyć. Żeby któreś chociaż jedno koło ciągnęło z tyłu. Ale do przodu jest na tyłu. A to weź kołami w drugą stronę, jeszcze całkiem na maksa, jeszcze. Kręć całkiem do tyłu, ale jeszcze. Teraz tu uderzyć? Nie. Coś kurwa, on tam nie zgniecie? Nie, osłony ma porobione. Nie, bo zaraz bardziej go spadł. No bo go zsuwa, bym go tu podciągnął. Jednak zmiana koncepcji. Spróbujemy, żeby zjechał całkiem tutaj. Hop! Odwrotnie kołami. Nie bój się, nie przewrócisz. Chyba że. Zjedzie faktycznie. Jedź. Jeszcze musisz koła w prawo jeszcze. Lipka poszła. Jedź! Jedź, dobrze idzie. W lewo trochę, o tak. Widzisz jaka akcja? Ale żeś pomyślał. Za szybko. Dawaj w prawo. Prawo jeszcze koła. Prawo. I on się wyprostuje. Jeszcze w prawo. Na skarpę wjedź tu. Dobra, stój. W lewo.
Droga, nic nie jedzie na szczęście, ani tu, ani tu. Teraz ile mamy tu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o panele? Jeżeli chodzi o panele, to jest bezpiecznie. To jest całkiem bezpiecznie. O, tutaj siedzieliśmy. Zaraz. Ma zapiętą blokadę, czy nie? On już kręci tamte koło w tym powietrzu. Ale blokadę jest... masz tylną? Ma koła w prawo całkiem skręcone. Ale tam... Tu się schowało warkę. To koło, a tam to wisi. A tam to kręci, czyli nie ma blokady włączonej. Nie ma blokady. Dobra. Blokadę zapiąłeś tylną? Nie, nie działa. Idzie! Pomóc? Jedź! Dobra. Jeszcze raz? Teraz! Jest! Jeszcze raz? Jest! Coraz dalej idzie, dobrze. Jeszcze raz? Jest. Odbij, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Odbij kołami w lewo. Ja pierdziele. Nadwyżka mocy. Ale, stary, gratulacje, nie uszkodziłeś żadnego panela. Było blisko. Jedziesz prąd, prąd, prąd. Jo, bo tego by taki brakowało po pierwszym szoku. No. Tak to jest, jak się blokad nie ma. Sprawnych. To potem się tak kończy, że tu się niszczy przyrodę. Pognieść, bo tu miałeś blisko, wiesz, mogło przechylić budę czy coś. Mogło uszkodzić panele. Jedziemy dalej, jedziemy stąd, bo to złe wrażenia zostawię.